Agnieszka Frączek, Dinożaru. Pan profesor Jan Wyrąbek znalazł wczoraj w piachu ząbek. Etam ząbek. To był ząb! Wielki jak stuletni dąb. Kto mógł taki ząbek zgubić? No na pewno żaden z ludzi. Ani nawet hipopotam. Żadna znana dziś istota nie ma zębów w tym rozmiarze. Kto więc? Zaraz się okaże. Pan Wyrąbek stuka w ząbek. Pilnie bada każdy wrąbek. Mierzy okaz wszerz i wzdłuż. Wreszcie krzyczy. Mam! O, już? Już! Wyrąbek skromnie rzecze. Dla mnie to łatwizna przecież. Jaki więc jest wynik badań? Wrąbek był własnością gada. Dinozaura? Ależ skąd? Proszę spojrzeć na ten ząb. Wyrósł w paszczy u żarłoka, jakich mało. A, u smoka? Nie, ten gad ciut więcej żarł. Jak się zwał? Dinożaru. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.